Witam. Dzisiaj porozmawiamy o klanie geniuszy. Wydawałoby się, że chodzi o Uchiha, ale mowa tu o Uzumakich. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że nie znamy wcale bardzo dużo osób z tego klanu, a mimo to każdy lub każda, którą znamy, ma wysokie umiejętności i są one unikatowe. Jedynym wyjątkiem jest matka Nagato, o której nie wiemy zbyt wiele. Nawet już taka matka Karin, której praktycznie nie znamy, posiadała tak jak jej córka bardzo mocne techniki leczenia poprzez ugryzienie. Lider tego klanu, Ashina Uzumaki, potrafił zapieczętować bestię w kilka chwil, co też pokazuje nam jego siłę. Ale po kolei, przedstawię wam poszczególnych członków i ich zalety, techniki i umiejętności. Na pierwszy rzut pójdzie Karin, którą już tu po części omawiałem. Posiada świetne techniki lecznicze, dzięki którym wystarczyło ją tylko ugryźć, aby wylecieć wszystkie swoje rany i być w pełni sił. Była trochę jak taka żywa fasolka Senzu z Dragon Balla. Następnie mamy Kushinę. Matka Naruto, która tak jak i on była charakterna i bardzo utalentowana. Potrafiła utrzymać Kyubiego łańcuchami, była Jinchuriki, a nawet udało jej się przeżyć pomimo wydostania z niej Kuramy i nadal walczyć i pomagać Minato. Fantastyczne umiejętności. Mito Uzumaki, poprzedniczka Jinchuriki przed Kushiną. Mimo że dużo o niej nie wiemy, to potrafiła zapieczętować w sobie Kuramę, żyć z nim bez większych konsekwencji, a nawet dzięki temu umiała wyczuwać negatywne emocje, tak jak wszyscy z tego klanu dzięki podwyższonej witalności przeżyła aż 3 Hokage. Nagato. Co tu dużo mówić, każdy kto oglądał Naruto Shippuden powinien już wiedzieć jak potężny był. Bardzo dużo nabroił w anime dzięki swojemu Rinnegan'owi. Gdyby nie Naruto, prawdopodobnie do dziś Nagato nie przegrałby żadnego pojedynku, a jako Pain był praktycznie niepokonany. No i dotarliśmy do tytułowego bohatera. Ten to dopiero pokazał co potrafi, od zera do Hokage. Jako dziecko pomimo małych umiejętności sukcesywnie i w szybkim tempie nauczył się tak wiele, że sprostał bardzo mocnym przeciwnikom, takim jak właśnie Nagato, Sasuke, Madara, Kaguya czy inni. Nie ma co opowiadać, każdy go zna i docenia jego siłę. To by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się podobał. Dajcie znać, czy wy też uważacie, że klan Uzumaki jest potężny. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!